Jan Brzechwa Sójka. Wybiera się Sójka za morze, ale wybrać się nie może. Trudno jest rozstać się z krajem, a ja właśnie się rozstaję. Poleciała więc na Kresy pozałatwiać interesy. Odwiedziła najpierw Szczecin, bo tam miała dwoje dzieci. W Kielcach była 2 tygodnie, żeby wyspać się wygodnie. Jedną noc spędziła w Gdyni, u znajomej gospodyni. Wpadła także do Putuska, żeby w Narwi się popluskać, a z Putuska do Torunia, gdzie mieszkała jej ciotunia. Po ciotuni jeszcze Sójka odwiedziła w Gnieźnie wujka, potem matkę, ojca, syna i kuzyna z Krotoszyna. Pożegnała się z rodziną, a tymczasem rok upłynął. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Myśli sobie, nie zaszkodzi po zakupy wpaść do łodzi. Kupowała w łodzi jaja, targowała się do maja. Poleciała do Pabianic, dała 10 groszy za nic, a że już nie miała więcej, więc siedziała 5 miesięcy. Teraz rzekła, czas za morze, ale wybrać się nie może. Posiedziała w Częstochowie, w Jędrzejowie i Miechowie, odwiedziła Mysłowice, Cieszyn, Trzyniec, Wadowice. Potem jeszcze z lotu ptaka obejrzała miasto Kraka, Wawel, Kopiec, Sukiennice, piękne place i ulice. Jeszcze wpadnę do Rogowa, wtedy będę już gotowa. Przesiedziała tam do września, bo ją prosił o to chrześniak. Odwiedziła w Gdańsku stryja, a tu 3 rok już mija. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Trzeba lecieć do Warszawy, pozałatwiać wszystkie sprawy. Paszport, wizy i dewizy, kupić kufry i walizy. Poleciała, lecz pod Grójcem znów się żal zrobiło Sójce. Nic nie stracę, gdy w Warszawie dłużej dzień czy 2 zabawię. Zabawiła tydzień cały, miesiąc, kwartał, 3 kwartały. Gdy już rok przebyła w mieście, pomyślała sobie wreszcie. Kto chce zwiedzać obce kraje, niechaj zwiedza. Ja zostaję.